Cześć! Z tej strony Łosiu. Razem z Kycem jestem organizatorem konkursu wiedzy o grach komputerowych Matura z Gier i na to wydarzenie chciałbym Was zaprosić. Startujemy już 17 czerwca o godzinie 18. W ramach tego konkursu będziecie mogli wygrać super wypasione nagrody, szczególnie, że jednym ze sponsorów jest HyperX, co oznacza, że będą i klawiatury, i słuchaweczki, no będzie trochę ciekawych tematów. Moi drodzy, słuchajcie, namierzyłem miejsce, w którym przechowywane są najbardziej takie fajne gadżety od HyperX'a i zaraz sobie do tego miejsca wejdziemy. Tutaj mamy taki kontener, ale chwila, ten kontener jest otwarty. O kurde, kogo my tu mamy? To Łukasz, przedstawiciel HyperX'a, cześć. No to Łukasz, jak już Cię przyłapałem na tym, co się tutaj dzieje, co tutaj się wyprawia, no to tak, będziesz musiał coś zaklepać na maturę. Bo jak wyjdzie, no właśnie, to stracę teraz. Wiesz co, no nie wiem, ale myślę, że... W samym konkursie będziecie musieli odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań. Będzie to test jednokrotnego wyboru, gdzie będziecie musieli wybrać jedną z czterech odpowiedzi. W ramach tego konkursu oczywiście oprócz szansy na nagrodę będziecie mogli sprawdzić, ile tak naprawdę wiecie o grach, porównać swoje wyniki ze znajomymi, no i przekonać się, kto z Was posiada największą wiedzę na ten temat, bo cały test będzie przygotowany w takiej, można powiedzieć, formie bardzo szerokiej. Będą pytania od historii gier komputerowych przez ciekawostki po to, co się teraz na bieżąco dzieje w gamingu. Jak wziąć udział w naszym konkursie? Jest to bardzo proste. Wszelkie informacje znajdziecie w linkach poniżej tego materiału, tak więc śmiało klikajcie regulamin oraz instrukcje, jak wziąć udział. Chociaż ja teraz postaram się Wam mniej więcej opowiedzieć, jak to powinno wyglądać. Jak na prawdziwej maturze, 10-15 minut przed czasem powinniście już być. Z tym, że nie w sali, tylko na live'ie moim albo Kyca. I na tych live'ach będziemy sobie odliczali czas do otwarcia formularzy maturalnych, który nastąpi o godzinie 18. W tym momencie, kiedy te formularze już wystartują, macie wyznaczony czas na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. Pytań będzie około 50 i będą to pytania w teście jednokrotnego wyboru, gdzie będziecie musieli wybrać po prostu jedną z czterech poprawnych odpowiedzi. Dla osób, które będą miały najlepszy wynik i zmieszczą się w tym regulaminowym czasie i będą miały do tego jeszcze najlepszy czas, przewidziane są nagrody. Sponsorem jest HyperX, tak więc myślę, że nagrody będą całkiem ciekawe. Zresztą są już pokazane na naszym fanpage'u. Możecie je sobie zobaczyć. Po zamknięciu formularza na ekranie pojawi się Wasz wynik punktowy. Pamiętajcie, żeby skończyć go wypełniać w regulaminowym czasie, gdyż w innym przypadku nie zostaniecie uwzględnieni w tej maturze z nagrodami. Oczywiście, jeśli ktoś się spóźni i nie będzie miał czasu na to, żeby wyjść z nami w tą niedzielę, to przez kilka następnych dni formularze maturalne będą otwarte, abyście mogli swobodnie, bez presji czasu je wypełniać i sprawdzać swoje wyniki. Oczywiście te wyniki nie będą już tymi wynikami konkursowymi, ale satysfakcja dalej będzie. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o naszą maturę. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału i zapraszam Was w najbliższą niedzielę, 17 czerwca, tak, koło 17.45 na live mój i Kyca. Wszelkie niezbędne informacje znajdziecie w linkach poniżej. No i do zobaczenia na maturze. Cześć!